i sięga jakoś 526 metrów. Nie aż tak za bardzo wysoki, ale to są. Pod statku tam pojedziemy i do Cytadeli. Okej, okay. A na miejscu? Tych gór jakoś do XVIII wieku znajdowały się tutaj winnice, czyli uprawienie winorośli było bardzo popularne. Na Tokaj. Nie na Tokaj. Na Budapeszt. Tak, Tokaj jest 250 km stąd. Nawet no, 250 niech będzie. Najlepsze wina węgierskie są tokajskie. Ja tak myślę. Okej, okay, czyli tutaj nie było żadnych domów. A oczywiście też epidemia tutaj zjawiła się. Filoksera, a wszystkie winogrona zostały zniszczone. Niestety nie mamy już wina tutaj w Budapeszcie. Pod Budapesztem jeszcze są winnice, gdzie pojedziecie. A nie, do Budapesz pojedziecie. Okej, okay, tam też zdarzają się, ale nie najlepsze. Okej. Okay. I potem, kiedy zniszczono te winorośle, zbudowali wille przepiękne. Tu mieszka nasz premier. Gdzie? Gdzieś w tamtym kierunku. Tak. Naprawdę, strasznie. Nie mogłabym nawet wynajmować takie te mieszkania, wille. I wszystkie te wille zostały w ręce państwa podczas komunizmu. I po zmianie systemu to było bardzo łatwo i tanio odkupić te wille. Dzisiaj takie damy, ludzie, które mieszkają same. To. Na Facebooka już? No jak? Elegancko. Najbogatszy ludzi na świecie, ponieważ bardzo tanio odkupili te wille, ale jeżdżą tramwajem. Buda zawsze była droższa, te same sklepy tutaj są droższe czasami.